piątka nowych loli zgłosiła się, że chcą się dostać do krainy Roldu. W tym Queen Bee, Miss Sour, Sofia i Karol i Sylwia. Bardzo ciekawe wyzwania. Czasami nawet będą one bardzo trudne. Nie, ale to jest nie fair. Czasem będą nawet płakać, a czasem śmiać się do łez. Roxy, gra to gra. Będzie ciężko. To jest nie fair, bo jak ktoś przegrał, to już przegrał. A nie, że teraz mamy głosować. To nie może tak wyglądać. Nie przesadzaj. Może przegrać, żebyś tego nie robiła. Lucjan, ciebie to już widzę, że totalnie zatkało. Ale ja Roldu. Sklep plastyczny LOL, kino LOL, kawiarnia LOL, okularownia LOLdu. I wiele, wiele innych fajnych rzeczy. To nie tylko tyle. Zapraszamy do serii na LOLdu. Nagroda to wstęp do krainy LOLdu i uwaga, uwaga. Taka duża nagroda. A co to jest, to się dowiemy, jak LOLe przejdą do krainy LOLdu. Czyli do naszego filmu. To są takie castingi. Kraina LOL. Nowa część wkrótce. LOL. Ej, co, chłopaki? No, teraz będziecie miały zadanie. Kto chce wstąpić do krainy lodu? No, tamci, nie? Ale do lodu czy do LOLdu? Do jakiej chcecie? LOLdu. Do LOLdu? No, do LOLdu się jest trudno dostać. Nie jest tak lekko, hi, hi, hi. A przepraszam, gdzie jest Karol? Jaki Karol? No, ten taki złoty od Sylwii. Złoty Karol? No właśnie, gdzie się schowałeś? On nie chce wstąpić do krainy LOLdu. On? Zaraz, zaraz, ja chcę bardzo wstąpić do krainy LOLdu. Dobra, to się pośpieszcie i to róbmy. Dobra, ale ja tylko pod warunkiem, że będą bardzo, bardzo trudne zadania, żeby się byle matą nie dostał. No tak. No. To właśnie. Siadaj tam. Dobra. Dobrze, i uwaga, uwaga. Lucek, Lucek, Antek, chodźcie szybko. Właśnie, właśnie. O, to jest Antek czy Bartek? Antek. Dobra. Szybko, chodźcie. Tak? Co? Co się śmiesz? Co chcesz? Gacie ci spadły. Jak on to zrobił? Nie. Widzieliście? Dobra. Chodźcie, no chodźcie. Nie pokazujcie tej kompromitacji, bo to naprawdę żenada. Dobra. Mam takie pytanie. A czy mogliby, popatrzcie, ich jest pięciu i nas jest pięciu, to może każdy będzie za kogoś odpowiedzialny. Oni sobie wybiorą i my im będziemy w Oni zadaniach będą coś wybierać, mówić. To my im będziemy dawać. To my do nich, tak, okej? Okay? My dobra, wskażemy to kto i co. Dobra. Albo jeszcze tu jest jeden kolega. Kolega, pokaż się. Dzień dobry, trochę zaspałem. No i co? To no. Lucek, ty wybierz kto do kogo. Dobra, ja będę wybierał. Moja siostra do Queen Bee, ale już. Pilnuję się. Ty, koleżanko, tej tęczowej, tylko uważaj, bo ona jest jakaś podejrzana, bo ona ma legitymację z jednej strony nieważną. Dobra. Dobra. Kto chce do rudej? Ona nie jest ruda, tylko z pomarańczowymi włosami. Ja bym chciał. Ona jest fajna. No to idę. Mogę, Lucek? Tak, idź. Do kogo chcesz? No do tego kolegi, ja też. No ma jeszcze takie oczy, te okulary z sercami. Nie wiadomo, czy się mamy w niej zakochać, czy co. Nie wiem, no to zróbmy teraz tak, że... Zrobimy wyliczankę. Nie, zróbmy to jakoś inaczej. Jak? To proszę na lepsze. A, pomyliłem się! A! Lucek, ty fujar. Lucek wygrał i pobiegł, ja tam nie chciał.
Widzieliście to? Ale śmieszny, byłbym przegrał, ale na szczęście Lucek się pomylił. Lucek, szybko, chodź! Muszę ci coś powiedzieć ważne. No wiecie co, to nie jest mój dobry dzień. Ja bym zrobiła najpierw tak, żebyśmy ich oprowadzili po krainie lordu, a jak... Nie, a możemy taak, ich najpierw wpuścić dopiero żeby jak zobaczyli. Oni zrobią zadania. To teraz 5 zadań, odwiedzanie i potem więcej. Dobra, jak ktoś uzyska chociaż jeden punkt w tych 5 zadaniach, to będzie mógł wejść, bo to jest, są bardzo trudne zadania. Dobra. Na przykład zadajemy im zagadki. I ja mam taką zagadkę dla wszystkich. I będę bardzo zadowolony, jak akurat moja odpowie, ale jak nie, no to trudno, no nie? Ale jak już ktoś będzie miał jeden punkt, to już ma duże szanse, że wejdzie do krainy lordu. No to mów. Zagadka. Co to jest? Ma. O! Ma 4 łapy. Cicho, nie podpowiadaj źle. Ma 4 łapy. Ja wiem, ja wiem. No to słucham. Róża. Nie. Pies. Nie. Kot. Nie. Ma ty. 4 łapy. Nie wpadasz do krainy lordu. Wpadam. Nie. Co? Ma 4 łapy i szyję do nieba. A, nikt nie wie, nikt nie ja wie. Ja wiem. Kto? No Queen Bee. Przecież ona mówi ci, a ty ją ignorujesz. Co? Żyrafa, no przecież mówię. Myślałem, że odpowiedzią jest Queen Bee. Nie? No dobrze, no dobra. Tak, żyrafa. Dobra, masz jeden punkt. Że ja już się dostaję! Że reszta tego nie wiedziała, to jest naprawdę śmieszne. Ale matury. Dobra. No to teraz... To inny zadaje to zagadkę. To idziemy, chodź. Ale czekaj, już tu będziemy. Jeszcze będą trudne rzeczy, bo jeszcze możesz dostać punkt ujemny. I ale co nie, wtedy? Na razie każdy, kto się dostanie, Lucek, na razie każdy, kto się dostanie i przynajmniej jeden punkt. I tu będą się ustawiać, tak, potem ale możesz jeszcze stracić te punkty. No rób. Dobra, teraz ty zagadkę dajesz. Siostra. Ja? Nie, siostra, coś ty, ty dajesz zagadkę. Ty się dostajesz dopiero. No. Muszę coś trudnego wymyślić. Mam taką zagadkę. W szafce na buty, no, małe i duże jak włożysz, je na nogi, przeskoczysz kałużę. Pantofle? Ale ja nie będę podpowiadał. Dobra. No kto wie? Ja wiem, ale ja nie mogę, bo ja nie mogę, bo ja już jestem. Powiedz mi, hej, powiedz. Tenisówki. Nie. No coś... przecież to jest w gumowce, no nie? Brawo, czyli inaczej na k? Kalosze. Brawo, bardzo dobrze. I jesteś obok mojej koleżanki Queen. Super, dziękuję. A w ogóle to się przedstaw, jak masz na imię? Pomarańczową głowa? Sofia. Sofia. Teraz ty. To jak stolica Rumunii, Sofia. No, zadajesz. Zagadka. Nosi dom. Nie wygłupiaj się, nie umiesz czytać. Zagadka. Nosi dom na swoim grzbiecie. Kto to jest? Na pewno wiecie. Podpowiedz dla czujnych komar. No, mądrale. Haha. Nie jest to takie łatwe. Ja wiem. Ja żółw. Jaki żółw? Żółw nie ma żadnego domu, on ma skorupę. To jest jego dom. Co? Ślimak. Żółw. Ślimak jest z ciebie, a ślimaku. W zasadzie to chyba są dość dobre odpowiedzi, bym powiedział. Może my dwoje macie punkty? Nie wiem, jak to rozstrzygnąć. No przecież ja to powiedziałam, to co, ty teraz wygłupiasz? Co? Naprawdę. No, przewin kilka tych. Dobra, zobaczmy. Ja mówię, że prawidłowa odpowiedź jest moja i też chcę do krainy lordu. No to zaraz się dostaniesz może. Wiecie co, pierwsza nie mam ja, napisanej na... dobrej odpowiedzi na tym. Powinien ktoś rozstrzygnąć
Siostra, chodź no tu, robimy naradę. Ajajaj. Szybko. No. Słuchaj, mi się wydaje, że komar, no nie? No, a czemu? No nie wiem właśnie. Bo ma dom na swoim grzbiecie, nie? Nie. Nie ma? Nie. To mi się pomyliły z Waszką. Żółwi ślimak. To co, to każdy podział dobrze z nich? Dobra, uznajemy obydwie odpowiedzi, ale następnym razem macie naprawdę prawidłowe podawać, a nie tam byle co wymyślić. Teraz ja mówię, bo ja byłam za nią odpowiedziałam. Okej. Okay. Zagadka. Żółte i gorące na błękitnym niebie ogrzewa ziemię, zwierzęta i ciebie. Herbata! Może nie powinienem wszystkim zaraz tak podpowiadać, no ale już nie mogłem wytrzymać, że wiem. No to może Sylwia, bo tam siedzi sama. Jeszcze raz, bo nie dosłyszałam, bo my tutaj żółte, gorące na błękitnym niebie ogrzewa ziemię, zwierzęta i ciebie. Na błękitnym niebie, żółte i gorące. No po co masz okulary? Żeby mi było ładnie. Żółte i gorące na błękitnym niebie. Chmura! Dym z bobrka. No to na rodziny wstajesz, ale jeszcze jest jedna zagadka. Ale zaraz, zaraz. Mierzy minuty, godziny, z nim się nigdy nie spóźnimy. Księżyc. Kiedy coś w nim się księżyc to był! To był księżyc żółty. Żółty księżyc. Może dobrze? Żółty księżyc jest gorący? A co no niby? Powiem. Słońce może jest gorące. Brawo! Co? Naprawdę? Dzięki. Jeszcze raz? Proszę przeczytać jeszcze raz to, co było teraz. Teraz uwaga, tą... każdy się dostał, więc zobaczymy, kto będzie miał najlepszy. Dobra. Zagadka. No. Mierzy minuty, godziny, z nim się nigdy nie spóźnimy. Kiedy coś w nim się zepsuje, zegarmistrz go zreperuje. Kalendarz. Komórka. Komórka. Zegar. Co? Zegar? No co mierzy minuty i godziny? A, dobra. No tak, 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 macie rację, zegar, zegar. Przejęzyczyłem się, to mi chodziło właśnie o to. No tak, oczywiście, że zegar, nawet wiem, że są takie z tym, z sową takie są, robi kuku, kuku. I ono ten, i wtedy tak... Dobra, nara ludzie, ja idę tam. Chodź, Roxy. Idę. Dobra.